tabaluga, dzielny tabaluga, zuch i chwat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały tabaluga, on zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Fatalny prezent. Dałem ci mnóstwo czasu do namysłu. Tak, 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 wiem. Ja... Ty cicho, cicho, jeszcze myślę. Nad czym tu się zastanawiasz? Cicho, ty nadęta papugo. Jeszcze mogę wygrać. Jak? Mam wszystkie twoje figury oprócz króla i został ci tylko jeden ruch. I tak sobie poradzę. Arktosie, to była tylko gra w szachy. To prawdy? Sądziłem, że gramy w kręgle. Proszę, panie, może to cię pocieszy. O czym ty mówisz? Jestem w doskonałym nastroju. Czym tak zepsuliście moje ulubione lody? Niczym, wasza mroźność, ja... Przestań kręcić, sam to spróbuj, no! Niam. Przepyszne, delikatne lody czekoladowe zmieszane z kawałkami południowego zbocza lodowca. Teraz ty skosztuj, uchu. Ciekawe, co powiesz. O, ja zazwyczaj... Ja nie lubię. Jedz, albo cię zmuszę. O, w takim razie... Miał wyborne. Rozumiem, dlaczego takie lubisz. Wystarczy. No, jeśli lody są bez zarzutu... W takim razie z tobą jest coś nie w porządku. Co ty powiedziałeś? Ja tylko logicznie rozumuję. Masz rację. To oczywiście jest mój nos. To znaczy? Nos w mojej głowie, patrz. Jest stary i zmiędły. A zatem... Tylko nowym nosem mogę dobrze wyczuwać zapachy. Jakubie, przynieś mi świeży nos ze szklarni. Szybko, chcę zdążyć zjeść lody, zanim się rozpuszczą. Tak jest, wasza dostojna mroźność. Ach, mam nadzieję, że marchew już wyrosła. To... Siak! Już was tu nie ma, ohydne paskudztwa! Wasza mroźność! To było straszne. Weź się w garść, Jakubie. Czy to tak trudno powiedzieć? Oto twoja nowa marchew, wspaniały i mądry wodzu. Przepadło. Co przepadło? Marchewki. Wszystkie przepadły. Co?
Ogromne stwory, wielkie jak insekty. Pożerają wszystko, marchewki, rośliny, wszystko co zielone. To mi wygląda na szarańcze, panie. Te żarłoczne owady nadlatują całymi chmarami i wszystko zjadają dookoła. Czy chcesz mi powiedzieć, Jakubie, że ta ohydna szarańcza zeżarła wszystkie rośliny z mojej szklarni? Tak, wasza mroźność, ale nie zamrażam, nie błagam cię, nie zamrażam. Fascynujące. Owady, które jedzą wszystko, co zielone. Bardzo ciekawe. Umieram z głodu. Od rana jeszcze nic nie jadłem. Tylko nie jedz zbyt dużo, Tabalugo, bo będzie ci ciężko oderwać się od ziemi. I 100 śniadań mi w tym nie przeszkodzi. Patrz, udowodnię ci. Zaczekaj. Leci samolot Arktosa. Nie boję się głupiego Arktosa. Ma białą flagę. To znaczy, że chce z nami rozmawiać, a nie walczyć. Chyba tak. Wiesz co? To może być jedna z jego sztuczek. A może nie? Nie powinniśmy przegapić szansy zawarcia pokoju. Witaj, Tabalugo. Przynoszę pokój od Arktosa Wspaniałego, wielkiego sułtana śniegów oraz... Do rzeczy! Tak jest. Ma głęboką nadzieję, że masz się dobrze. Przeprasza za te wojenne historie itp. itd. O tutaj. Jego zimowa wspaniałość uważa, że pora już zawrzeć pokój między naszymi krajami i czyni pierwszy krok, przesyłając wam ten cudowny dar jako symbol zgody. Oraz wierzy, że spodoba się wam tak jak i jemu. Pozdrowienia, wujek Arktos. O, wujek Arktos? Tak, nie musicie dziękować. Zaraz odlecę, więc od razu możecie otworzyć ten niezwykły prezent. Ale co to jest? Ach, to niespodzianka. Cześć. Cześć. Prezent niespodzianka? Miła niespodzianka czy niemiła? Zawsze to prezent. Nie wierzę Arktosowi. Nie chcesz go otworzyć? Dlaczego? To może być coś niebezpiecznego. Otwieram. Oto nasza niespodzianka. A to dopiero prezent. Patrz! Żłapcie je. Ale jak je złapać? To szarańcza, która zjada wszystkie rośliny. Chodźcie wszyscy, spróbujemy je złapać. Jeszcze nie. To na nic, one się wcale nas nie boją. Wkrótce zjedzą cały las. Nie zostawią ani jednego ździebełka. Trzeba ostrzec innych. Co robić? Co robić? Świetnie, moje robaczki. Używajcie sobie do woli, aż Rajska Dolina zmieni się w pustynię. Jakubie, czy jesteś pewien, że wywiozłeś całą szarańczę? Oczywiście, mój panie. To dobrze, bo po co nam mają robić szkody? Lepiej niech objedzą całą Rajską Dolinę. Rozkoszny widok. Nie powinienem był otwierać tego pudła.
zawsze byłem naiwny. Och, nie obwiniaj się, Tabalugo. Każdy z nas jest o wiele mądrzejszy po szkodzie. Następnym razem na pewno postąpisz rozważnie. Powiedz, Nesaju, czy znasz jakiś sposób na te owady? Są trzy rzeczy, które mogą wystraszyć szarańcze. Tak? Tak. Ogień, woda i moc ogromnego pająka. Ogień, to lubię. Przecież mogę ziać ogniem. Czekaj, Tabalugo. Nie uciekajcie! Zaraz pokonamy szarańcze! Ale jak? Ogniem! O, to na nic. Wcale nie ma dymu. Nie ma dymu, bo nie ma liści na drzewach. Wszystko płonie jak słoma. Zaraz będzie pożar. Patrz! Wołajcie o pomoc! Dzięki, dzięki. Uratowaliście las i podsunęliście mi pomysł. Czy równie dobry jak poprzedni? Lepszy. Jest jeszcze jeden sposób pozbycia się szarańczy. Bez dymu i bez ognia. Chodźcie za mną. Oby to pomogło. To zupełna katastrofa. Niestety, przegraliśmy. Nie, jeszcze nie. Zapomniałeś? Moc wielkiego pająka. A, oczywiście, tarantula. Smoczku, jak można być tak okrutnym wobec głodnego pająka? Sądziłam, że jesteś owadem. Przykro mi, Tarantulo. Przybyłem do ciebie w pośpiechu. Zaatakowała nas szarańcza. Szarańcza? Nie jadłam szarańczy od... ponad 400 lat. Teraz ona nas zjada. Wszystkie nasze rośliny. Zniszczyła niemal cały las. Nie umiemy się jej pozbyć. Tak? Chętnie się tym zajmę. Poczekaj, wiem, że masz szczególną moc, ale jak pokonasz szarańczę? Moją pieśnią? Tabalugo, powiedz mi, skąd teraz wieje wiatr? Wiatr? Stamtąd. Cóż... Zaczekajmy, aż powieje w stronę rajskiej doliny. A teraz, mój mały bohaterze, leć do swoich przyjaciół i powiedz, żeby zatkali sobie uszy. Zatkać uszy? Tak, niech zatkają uszy, gdy zagram na mojej harfie. Bo kto usłyszy moją pieśń, zakocha się we mnie. A kto pokocha czarną wdowę,
zostanie przez nią zjedzony. Dotyczy to głównie szarańczy. Jak poszło? Dobrze. Może tym razem uda nam się pozbyć szarańczy. Jaki jest plan? Co mamy robić? Zatykamy uszy. Wszyscy. Co on mówi? O co mu chodzi? Wcale nie zwariowałem. Zaraz to wyjaśnię. Chodźcie tutaj, żeby szarańcza nie usłyszała. Tarantula zagra melodię, a wtedy wszystkie owady za nią polecą. Wiesz, że mam łaskotki. Po co ci moje jojo, Miluniu? Do czego ci gumka recepturka? Chcesz zrobić tubę z kielicha tego kwiatu? I tak cię nie usłyszy. Co tu się dzieje? Te drzewa ciągle mają liście. Co? Gdzie moja szarańcza? Dlaczego jeszcze nie zjadła całej rajskiej doliny? Wracajcie, tchórze! Dokąd się wybieracie? Dokąd lecą te owady, uchu? A któż to może wiedzieć, czym one się kierują? Już ty na pewno wiesz. O, fuj! Zamknij okno, Jakubie. Czuję wiatr z rajskiej doliny. Nawet przez mój stary nos mogę rozpoznać odrażającą woń stokrotek, żonkini, jaskrów, róż. A cóż to za niebiański dźwięk? Już idę, moja droga, już idę. Wcale nie jesteś taki mądry, jak ci się wydaje. Jeszcze do niedawna nie skusiłby cię syreni śpiew tarantuli. Musisz mieć zatkane uszy, gdy tarantula wabi swą pieśnią. Nie mam zamiaru znowu cię gonić. Proszę, spróbuj je włożyć. Sprawdzę, czy tarantula schwytała całą szarańczę.
serdeńko. Ach, moje serdeńko. Biegnę tak prędko. Biegnę tak prędko. Bo nie wytrzymam dłużej. Bo nie wytrzymam dłużej. Nawet gdy zmienię się w kałuży. Gdy zmienię się w kałuży. Mały zielony przyjaciel, dziękuję ci za te szarańcze. Złapałaś wszystkie? O, tak. Nikt nie oprze się mojej syreniej pieśni. Nigdy. Wierzę ci. Dobrze. Wiesz, dzięki tobie wystarczy mi pożywienia na bardzo długi czas. Chciałabym jeszcze cię prosić, żebyś zastawił wejście do mojej jaskini, co powstrzyma mój obiad przed ucieczką. Moja najdroższa jajki. Co się dzieje? Co ja tu robię w tym zakazanym miejscu? Zostaliśmy zaczarowani. Zahipnotyzowani i zniewoleni? To wszystko twoja wina, Jakubie. Ale ja... Chcę wrócić do Sopelkowa. Jesteś pewien, że nie ma szarańczy? Tak, zniknęła na dobre. Hurra! Udało się! Może powinniśmy podarować Czarnej Wdowie jakiś prezent za to, że uwolniła nas od szarańczy? Nie trzeba. Ona została już nagrodzona. Miałem szczęście, że się tam nie roztopiłem. Ojej. To wszystko przez Jakuba. To jego głupi pomysł, żeby im podarować szarańcze. Za karę odesłałem go do pracy w najcieplejszej szklarni. Trzeba ci wiedzieć, Arktosie, że prezenty muszą być dawane od serca. W przeciwnym razie można ściągnąć na siebie zgubę. Czy chcesz powiedzieć, że to moja wina? Moja wina? Czy ktoś mówił o mnie? A co do ciebie, ty, wyfraczony pingwinie, to... Choć jeszcze mały z ciebie smok, drogi masz przed sobą szmat. Bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodoland i król, choć sprytny, już wie, że rozdobisz go jak lód. Zobaczymy się znów. Bądź zdrów! Wersja polska, telewizyjna, studia dźwięku, Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Gwarek, Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenki z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Krzysztof Mielańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Tomasz Grochoczyński, Rafał Żabiński, Agnieszka Kunikowska, Jacek Jarosz, Mirosława Krajewska, Krystyna Królówna i inni.